Arkadiusz Bittner to także bardzo znana i ceniona hodowla gołębi pocztowych w naszym kraju, rozpoznawalna na całym świecie przez wspólne gołębniki i bardzo wysokie miejsca, które jego gołębie tam zajmują. Arek Bittner, o czym wiedzą hodowcy, od ładnych paru lat dba o to, żeby w gołębniku rozpłodowym nie było żadnego przypadkowego gołębia. I tak jest w przypadku też gołębia, którego nam podarował na aukcję, ponieważ jest to córka słynnego 174, gołębia o takiej końcówce Gabiego Vannenabele, jest to brat Paoli, która to miała pierwszy konkurs narodowy z Argenton. Jest to ojciec wielu bardzo, bardzo dobrych gołębi, także na tych wspólnych gołębnikach, które zajmowały czołowe miejsca. Natomiast matka również gołąb bardzo ciekawy, bo jest to samica odkupiona z Algabre. Z 16 roku zajęła w półfinale trzecie miejsce na 4002 gołębie. Także widzimy tu w rodowodzie tej Kasandry, jak nazwał ją Arek Bittner. Widzimy super gołębie także z linii i Gabiego Vannenabele, bo jest tu gołąb także z linii Blixen, ale też wnuczka Chipo, oczywiście Benego Steveninga. Naprawdę bardzo fajny gołąb. Dziękuję Markowi.